musisz być twardy. Tu są naprawdę poważne sprawy, tu nie ma żartów. Moje obserwacje i porady to jest sama praktyka. Powiem Ci tutaj, co zrobić, żeby zaliczyć każde studia. To jest najważniejszym kontaktem na uczelni, jak możesz sobie dorobić, albo może bardziej zarobić, będąc tylko niepozornym studentem. Nie jest to oczywiście zamknięta lista, także jeśli cokolwiek przyjdzie Ci do głowy w trakcie oglądania mojego materiału, to dopisz to w komentarzu dla naszych sióstr i braci starających się o dyplom. Pomożecie! No! Prawdopodobnie nigdy w swoim życiu nie trafisz na tyle nieprzydatnych informacji i na tyle bullshitu, co na pierwszym roku studiów i to w sumie niezależnie od kierunku, na jaki trafisz. Praktycznie wszędzie na pierwszym roku uczelnia traktuje Cię mniej jak przyszłego specjalistę w jakiejś dziedzinie, a bardziej jak skrzynię, do której w trakcie przeprowadzki wrzucasz wszystkie książki, których nigdy nie przeczytasz. Typu wygrany w podstawówce Atlas Top 10 jezior Mazowsza albo słownik hiszpańsko-węgierski. Na ekonomii mieliśmy na przykład w pierwszym semestrze przedmiot, który nazywał się dosłownie psychologia. Z kolei na dziennikarstwie był w pierwszym semestrze przedmiot ekonomia. Były też potworki typu podstawy filozofii, albo podstawy prawa. Wszystkie takie przedmioty cechuje to, że prezentują Ci dane zagadnienie giga wybiórczo, ale przez swoje nagromadzenie czynią pierwszy semestr albo pierwszy rok studiów naprawdę trudnym. Najtrudniejsze sesje egzaminów, które wspominam, to te, w których jednego dnia dosłownie masz egzamin z całej historii świata, bo to był przedmiot historia na studiach kompletnie niezwiązanych z pracą historyka, a kilka godzin później masz zaliczenie z ćwiczeń z mikroekonomii, polegające na robieniu zadań matematycznych i na podstawianiu niewiadomych do wzorów. I porada tutaj brzmi: nie panikuj i nie zniechęcaj się, w sensie nie rezygnuj ze studiów tylko dlatego, że tak dziwnie na początku wyglądają. Musisz być twardy. Bo każda kolejna sesja i każdy kolejny semestr ma coraz więcej sensu. Na trzecim roku licencjatu albo na większości magisterek zdarzać się będzie często, że dosłownie ta sama wiedza przyda Ci się na kilku egzaminach, na kilku przedmiotach w ramach sesji. Hell yes! I to są te mega spoko momenty, gdzie rzeczy zaczynają nagle mieć sens, a przedmioty się uzupełniają, a nie wymuszają na Tobie intelektualny szpagat, żeby tylko zdać, tak jak jest to na samym początku studiów. I druga porada związana przede wszystkim właśnie z pierwszym semestrem i pierwszym rokiem, ale też w sumie każdą sesją. Niektóre przedmioty, zwłaszcza te takie bullshitowe, możesz zaliczyć przed właściwą sesją egzaminacyjną, w trakcie tak zwanych egzaminów zerowych, albo za pośrednictwem aktywności, albo na przykład robiąc jakiś projekt czy prezentację. I tutaj z głębi serca radzę Ci poświęcić całą swoją energię przed sesją, żeby jak najbardziej odchudzić sobie liczbę egzaminów właśnie w trakcie tej zasadniczej sesji egzaminacyjnej. Jak trzeba, umyj samochód, wyprowadź psa i wykończ łazienkę prowadzącemu, byleby tylko odciążyć się w trakcie nadchodzącej walki w sesji. Mitem jest to, że na studiach trzeba coś robić tylko w trakcie sesji egzaminacyjnej, czyli raz w semestrze. Prawdziwa jest podobna do tego zależność, to znaczy im mniej robisz w trakcie semestru, im mniej robisz na zajęciach, tym więcej musisz robić w trakcie sesji. Bo jeśli ghostujesz swoją uczelnię w trakcie regularnego semestru, to podchodzisz do wszystkich egzaminów w sesji. Podejście w taki sposób z bomby do 15 egzaminów w ciągu 10 dni, to jest serio ciężka sprawa, nawet jeśli połowę z tych egzaminów pisze za Ciebie sieć neuronowa ChatGPT. Sesja będzie wymagać od Ciebie szczególnego fokusu i pracy na 150% Twojego mózgu i po prostu pożyczania od kolegów płynu do rdzenia kręgowego, no i musisz być na to po prostu przygotowany. I tutaj wjeżdża partner tego odcinka i partner kanału Puchacz, czyli sklep dobreziele.pl, który moim zdaniem nazywa się po prostu cudownie. Dobre Ziele sprzedaje przede wszystkim yerba mate, to jest serio tania yerba i tani sprzęt do yerby. I mówię to jako osoba, która przez całe studia była konsumentem tego napoju, podobnie jak herbaty, która również jest dostępna na stronie dobreziele.pl. Z kodem Puchacz dostajesz obecnie 10% zniżki na cały asortyment tego sklepu i to jest serio bardzo dużo i mówię to jako klient tego sklepu, który zaczął kupować na dobreziele.pl właśnie dlatego, że mieli oni najtańszy asortyment związany z yerba mate. Polecam. Spoko. Nikt mi nie kazał tego mówić, to jest najlepsze w ogóle. Jeśli chcesz mieć pełen komfort na studiach, polecam Ci przyzwyczaić się do sytuacji, w której niektóre przedmioty po prostu właśnie zaliczasz. Dostajesz 3 albo dostajesz 4 i tyle.
maksowanie ocen na studiach i gonienie średniej, która w szkole oznaczałaby na przykład wyróżnienie na forum klasy i jakiś prezent od wychowawcy, dla większości studentów nie ma absolutnie żadnego sensu. Bo są dwie przydatne funkcje wysokiej średniej. Po pierwsze, na niektórych kierunkach da ci ona pierwszeństwo przy wyborze specjalizacji, przy zapisach na przedmioty do wyboru. No i po drugie, wysoka średnia umożliwia zdobycie stypendium rektora dla topowych osób z kierunku. I to tyle. Nie ma sensu imponować wykładowcom, grindując na przedmiotach, bo przedmioty zmieniają się z reguły co semestr, podobnie jak ci wykładowcy. Rodziców też raczej nie interesuje, czy masz z historii doktryn politycznych 3 czy 5. Już nie mówiąc o tym, że często zaliczenie na 5 egzaminu z jakiegoś przedmiotu ma niewiele wspólnego z serio nauczeniem się czegoś o tym przedmiocie. W sensie serio, możesz być najbardziej zaangażowanym w dyskusję na temat społeczeństwa studentem, ale dalej, ocenę z egzaminu będzie określać test ABCD z ogromnego sylabusa i to jest w sumie okej, tylko po prostu chcę, żebyś to wiedział czy wiedziała i żebyś to rozumiał, czy tam rozumiała. Polecam ci też bardzo gorąco od razu zidentyfikować na początku semestru przedmioty, z którymi potencjalnie możesz mieć problem, albo które po prostu w ogóle cię nie interesują i wiesz, że nawet robiący gwiazdę bez rąk prowadzący tego nie zmieni i sprawdzić sobie, jakie są warunki zaliczenia w takim minimalnym właśnie trójkowym wymiarze, no i po prostu potraktować tą trójkę, to zaliczenie jako zadanie do wykonania. Zupełnie inaczej słuchało mi się wykładu z matematyki teoretycznej na przykład, kiedy wiedziałem, że na koniec muszę wykazać się zrozumieniem tylko 40% tego, co szyfrem orków na tablicy zapisywał mój profesor. Dalej oczywiście było to okropne doświadczenie, no ale było po prostu dużo lepiej, tak psychicznie. Jeśli chodzi o takie uważne analizowanie warunków i przedmiotów, polecam ci też bardzo uważną lekturę tego, co przesyła ci na maila albo co wrzuca na dysk prowadzący dany przedmiot. Bo są tam zawsze naprawdę przydatne rzeczy, jak na przykład jakieś sidequesty, typu informacja o tym, że napisanie jakiejś bullshitowej rozprawki w trakcie semestru i przesłanie do prowadzącego na maila może dać ci plus jeden stopień na egzaminie. Oh my god! Wow! Raz na przykład w zbiorze źródeł do nauki przesłanym przez wykładowcę dosłownie znalazłem edytowalny dokument, który nosił nazwę egzamin do druku. Serio warto być ciekawym, dociekliwym i czujnym w stosunku do wszystkiego, co dostajesz od prowadzących zajęcia, zwłaszcza jeśli sprawiają ci one problem. Pozostając jeszcze w obszarze zaliczania i w obszarze sesji, absolutnie najważniejszą i kluczową kompetencją, największym kapitałem studenta są znajomości. I tutaj trzeba to rozbić na kilka płaszczyzn. Niesamowicie opłacalne jest nawiązanie kontaktu ze starszymi rocznikami, które miały zajęcia z tymi samymi ludźmi, co ty. Dostaniesz bazy pytań, recenzje i instrukcje, co robić, a czego nie robić na danych zajęciach. Czasem takie rzeczy są ogólnodostępne, na jakiejś grupie całego kierunku albo na grupie wydziału, ale czasem dosłownie musisz poznać starszego kolegę albo koleżankę na kole naukowym albo pójść na integrację wydziału, żeby dostać przy piwie dostęp do tych informacji i warto te rzeczy po prostu zrobić. Tak samo warto mieć w ramach swoich studiów strategicznych znajomych w każdej grupie, bo na studiach robią się najczęściej właśnie takie grupki znajomych. Są ludzie, których połączyły jakieś zainteresowania, są ludzie, którzy w ramach kierunku mieszkają w podobnym miejscu, no i jest jakieś koło naukowe. U mnie na studiach często też była grupka studentów z zagranicy, którzy też trzymali się razem. Od braci dla braci, od dobrych dla dobrych. I z twojej perspektywy absolutnie kluczowe jest znać i mieć dobre relacje z przynajmniej jedną osobą z możliwie dużej liczby tego typu grup, bo w jej ramach rozprowadzane będą informacje o egzaminach, publikowane będą bazy pytań albo informacje, które będą ci po prostu w trakcie roku przydatne. Typu, że mija właśnie termin na jakieś obowiązkowe szkolenie, na przykład szkolenie BHP. Albo nie wiem, że jutro o 9, a nie o 12 są zapisy na lektoraty językowe. Studia to jest serio giga szkoła networkingu i nie jest on trudny, bo na takim bazowym poziomie sprowadza się po prostu do tego, żeby aktywnie nie robić sobie wrogów. Ale jest kluczowe, żeby zdać sobie z tego sprawę i żeby dołożyć tutaj odrobinkę strategii. Nie mówiąc oczywiście o tym, że środowisko na uczelni i kontakty, w sensie ludzie, których poznasz, powinni być dla ciebie tak samo cenni jak twój dyplom jako papier, a może nawet bardziej.
Kolejna rzecz, na którą muszę zwrócić Twoją uwagę, to chaos, jaki panuje w planie zajęć studiów. Kalendarz zajęć na większości kierunków układa Ci algorytm, wrzucając Cię do randomowych grup zajęciowych, dzieląc ludzi przy jednych zajęciach alfabetycznie, do innych wzrostem, a jeszcze do innych wybierając sobie chyba specjalnie kluczem, komu dana grupa najbardziej nie pasuje. Nie zliczę, ile razy odpalałem sobie plan zajęć na nowy semestr po raz pierwszy i okazywało się, że mam naraz obowiązkowe ćwiczenia w centrum Krakowa i wykład na kampusie znajdującym się w drugiej części miasta, chociaż w sumie nie ma znaczenia, gdzie się znajdował ten kampus, bo i tak to było jakby dosłownie w tym samym momencie były oba te zdarzenia. 15 minut później miałem na przykład 2 godziny basenu w jeszcze innym miejscu, które zachodziły z zajęciami z hiszpańskiego, które zgodnie z planem powinienem zaczynać będąc jeszcze w wodzie. What the fuck is this piece of shit? Algorytmy zakładają, że studenci są w stanie rozszczepić się na 3 niezależne byty i posiadają zdolność do teleportacji. Wszystkie te rzeczy trzeba dopilnować, najpierw śledząc terminy zapisów na grupy ćwiczeniowe, na grupy językowe albo na zajęcia fakultatywne, a potem, jeśli nie da się tego wszystkiego zrobić tak jak chcesz, to trzeba odkręcać. I to jak najszybciej w dziekanacie, któremu poświęcam osobny rozdział tego filmu. Bo to jest świątynia, którą każdy student powinien czcić. Pani z dziekanatu jest w stanie w trakcie 15-minutowego spotkania z Tobą, siedząc przy komputerze z Windowsem XP Professional, zaliczyć Ci wszystkie przedmioty na 3 lata do przodu, dopasować Ci program studiów do pracy, przepisać lektoraty z poniedziałku na środę i wystawić dowolne zaświadczenie. Od faktu, że posiadasz status studenta, do zaświadczenia certyfikatu chrztu albo zrobienie Ci pełnej morfologii, jeszcze Ci to omówi i da zalecenia w trakcie tego spotkania. Każdy dziekanat ma swoje zasady i trzeba się do nich stosować. Trzeba ładnie mówić dzień dobry, i pod żadnym pozorem nie możesz ignorować komunikatów, które dziekanat do Ciebie wysyła. I tutaj praktyczna sugestia z mojego życia studenckiego. Polecam Ci odpisywać na maile, które wysyła do Ciebie pani czy tam pan z dziekanatu w ramach takich masowych wysyłek. Co? Scenariusz wygląda prosto. Pani Joasia wysyła 90 maili z informacją o zmianie rozkładu zajęć w dniu jutrzejszym. No i właśnie jutro rano odpisujesz jej ty, mówiąc: Pani Joanno, dziękuję. I tym sposobem, inwestując 20 sekund swojego życia, masz dożywotnią subskrypcję na wchodzenie do dziekanatu bez kolejki. W ogóle a propos maili, to porada w poradzie. Koniecznie upewnij się, że masz dostęp do miejsca, na które przychodzą komunikaty od prowadzących jakiś dziekanatu. Czasem będzie to ten taki twój docelowy mail podany przez ciebie, ale czasem będzie to miejsce wewnętrznym systemie uczelni albo skrzynka pocztowa założona dla ciebie przez uczelnię. Musisz być tutaj na bieżąco i musisz to ustalić. Im szybciej, tym lepiej. A ta część tego poradnika dotyczy finansów. Jest to sprawa w sumie serio istotna i w trakcie studiów nieraz porażało mnie, jak mało moi znajomi ogarniali potencjał uczelni w tym kontekście. Zaczynając od spraw oczywistych, to po pierwsze fakt bycia studentem daje Ci dostęp do mnóstwa zniżek. Na siłownię, transport publiczny, kartę jakichś ubezpieczeń zdrowotnych. Studenci mają też taniej różnego rodzaju subskrypcje typu Spotify, Apple Music, YouTube Premium, Google czy na przykład pakiet Adobe, które co jakiś czas albo stale robią oferty specjalnie dla studentów, gdzie urwiesz te 10 czy 20%. Po drugie, studenci mają sympatyczny układ związany ze składkami i podatkami, który sprawia, że pracodawca często będzie wolał Ciebie od kogoś, kto zarobi mniej na rękę, więc będzie oczekiwał wyższych stawek, no bo będzie miał dużą różnicę brutto netto, większą niż Ty jako student. Teraz wchodzimy jeden etap tajemniczenia niżej. Na większości uczelni są 2 rodzaje stypendiów, takie podstawowe 2 rodzaje, rektora i socjalne. To pierwsze zarezerwowane jest dla pewnej puli najlepszych studentów pod względem średniej i aktywności dodatkowej, typu udziału w konferencjach naukowych albo jakichś zawodach ogólnopolskich. W zależności od wydziału i kierunku, jego dostanie może wymagać od Ciebie zrobienia potrójnego salta bez rąk i w ramach aktywności naukowej lotu w kosmos w jakiejś misji NASA, albo po prostu średniej nieco wyższej niż 4.0 i udziału w jakimś losowym wydarzeniu na Twoim wydziale. Kluczowe jest to, że nawet jeśli kwalifikujesz się do stypendium rektora, to nikt Ci o tym nie powie. Musisz sam znaleźć procedurę aplikacji i sam albo sama zaaplikować. Uważaj! 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 Stypendium socjalne z kolei wydawane jest zgodnie z kryterium zarobkowym czy dochodowym. Dostajesz je tak, że składasz wniosek, w którym deklarujesz dochody w swojej rodzinie i to, ile masz w niej osób. Poza stypendiami, którymi dysponuje uczelnia, jest też masa programów dla studentów, które są dostępne dla Ciebie przez fakt posiadania tego statusu studenta. Są stypendia ministra za wybitne osiągnięcia w nauce, ale są też stypendia różnych fundacji albo stowarzyszeń, które działają analogicznie do stypendium na przykład socjalnego. Nice. O niektórych takich okazjach przeczytałem
przeczytasz w aktualnościach swojego wydziału albo swojej uczelni, albo polecam Ci też dedykowane przeglądarki stypendiów dla studentów, bo jest zaskakująco dużo organizacji, czy instytutów, czy jakichś organizacji pozarządowych, albo w ogóle organów publicznych, jak na przykład Komisja Europejska, które są skłonne dosłownie płacić studentom w Polsce za fakt studiowania, albo na przykład za to, że mogą pochwalić się jakich to ciekawych i zróżnicowanych pod względem zainteresowań, albo geografii, czy demografii studentów wspierają. Procedura z reguły wygląda dokładnie tak samo. To znaczy, trzeba wypełnić formularz, wskazać swoje zainteresowania i wrzucić do tego na przykład jakiś list motywacyjny, albo swoją średnią ocen, albo jakąś rekomendację od prowadzącego jakieś zajęcia, czy też pani z dziekanatu i cyk, już jesteś oceniany albo oceniana i możesz dostać kolejne kilka stówek miesięcznie. Tutaj jest mój najmniejszy kibel, który jest moim kiblem ulubionym, proszę bardzo. Jeszcze inną sprawą i innym poziomem wtajemniczenia są dofinansowania do różnego rodzaju inicjatyw podejmowanych w ramach studiów. Najprościej wytłumaczyć to programem Erasmus, w ramach którego wyjeżdżasz do innego kraju na studia, pokrywając część kosztów pobytu za granicą. Uczelnia albo Ministerstwo Nauki albo Unia Europejska w ramach studiów może wesprzeć Cię też przy organizacji konferencji albo warsztatów albo jakiejś innej inicjatywy, którą albo oni Ci narzucą, albo sam sobie wymyślisz. Szalenie przydaje się tutaj być członkiem koła naukowego, które za pośrednictwem władz koła może wnioskować o środki do uczelni, do wydziału albo do samorządu studenckiego. I jeśli zależy Ci, żeby wycisnąć serio jak najwięcej z uczelni, to nie lekceważ samorządów studenckich, bo na niektórych uczelniach dysponują one serio sporymi środkami i są w stanie na przykład na podstawie Twojego wniosku przeznaczyć 10 tysięcy złotych, żeby dofinansować Tobie i Twojej koleżance dwutygodniowy wyjazd na jakieś targi do innego państwa, albo zakup dwóch kamer i dwóch mikrofonów, które potrzebujesz do nagrania podcastu na jakiś temat, który interesuje członków koła, do którego przynależysz. Z rzeczy ciekawszych jeszcze kupię mnóstwo ciuchów, ale ich kurwa nie noszę. Taka jest moja jeszcze wieściacka natura. Nie ma wystarczająco dziwnego zakupu, żeby nie zatwierdził go kiedyś w historii samorząd studencki, który czasem w ogóle nie ma pieniędzy na nic, a czasem wydaje co do złotówki olbrzymi budżet przypisany w jakimś roku i dosłownie jest gotów zapłacić Ci za wszystko, co ma związek z nauką. Co ciekawe, na marginesie dodam, że zakupione w ramach takich inicjatyw sprzęty nie podlegają z reguły jakiejś super poważnej inwentaryzacji. To znaczy są teoretycznie własnością uczelni, własnością koła, ale często spędzają całe swoje życie w domu prezesa koła albo kogoś, kto akurat ostatnio potrzebował danej kamery albo na przykład rzutnika. Na sam koniec porada praktyczna, która jest bardziej taką sugestią, jak patrzeć na studia, a bardziej apelem. Zmiana studiów, mówię o kierunku, ale mówię też o uczelni, na przykład po roku, to nie jest żaden problem i żadna rewolucja w Twoim życiu, w odróżnieniu na przykład do zmiany miasta, w którym uczysz się w liceum. Ta porada wynika z komentarza pod ostatnim filmem i wrzucam ją tutaj dlatego, że dosłownie w taki sposób, myśląc o swoich studiach, poczujesz się dużo lżejszy albo lżejsza, w sensie będziesz mieć dużo mniejszą presję, wiedząc, że tak naprawdę na koniec dnia to Ty decydujesz o tym, czy chcesz dalej trwać w kolejnych sesjach egzaminacyjnych i jeśli uważasz swoje studia za bullshit, w każdym momencie możesz z nich po prostu zrezygnować. W sensie serio to jest możliwe i nie utrudniasz sobie tutaj życia. O! Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Teraz już wiesz, czego nikt nie mówi Ci przed studiami, albo co mało kto mówi Ci na studiach, a co moim zdaniem jest po prostu podstawą do przetrwania, do zarobienia na studiach i do ułatwienia sobie tej podróży. Tak jak mówiłem, nie jest to lista zamknięta, także jeśli chcesz pomóc naszym braciom i siostrom, to koniecznie skomentuj ten film i dorzuć jakąś swoją poradę. Bo jestem pewien, że do tego filmu za kilka lat trafią kolejne zabłąkane dusze, które będą się właśnie zastanawiać, jak poradzić sobie na studiach. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do Ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do Ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.